Witamy w naszym programie Ameryka, Polityka i Dolary. Poruszamy tu czołowe sprawy. Ostatnie wydarzenia, które dotyczą krajowej i międzynarodowej polityki USA oraz sytuacji ekonomicznej. A pozdrawia, jak zawsze, Maciej Rusiński. Dziś nieco inny temat niż, dajmy na to, konsekwencje wojny czy manewry polityczne wokół jakichś konkretnych osób, bo poruszymy bardziej przewlekłe zjawisko, jakim są wojny kulturowe. No ale i tak nie uciekniemy od polityki, bo są to tematy, które będą wśród głównych motywów agitacji w kampanii na wybory prezydenckie i też do kongresu w przyszłym roku. No a co ciekawe, że chodzi tu o starcia światopoglądowe, które mają czasem zaskakujący przebieg, no i potrafią wypaść fatalnie dla ich własnych pomysłodawców. A już, no i natomiast w ramach dopowiedzenia, wojna na Ukrainie nie jest aż tak czołowym punktem starcia w USA. Z jednej strony dobrze, że jest tutaj pewien konsensus co do odpowiedzi, no może z drugiej strony poniekąd szkoda, że temat nie zbiera dostatecznej uwagi na dołach, bo jednak ta wojna będzie mieć poważne skutki dla USA, no i wymaga większego zaangażowania Ameryki, tak żeby później nie ponosić jeszcze większych kosztów. Miesiąc temu ukazał się sondaż zrobiony przez Wall Street Journal. Sondaż, który był dość szeroko komentowany w Ameryce. Po prostu sondaż pokazywał, że amerykańskie społeczeństwo pozbywa się tradycyjnych wartości, no, które kiedyś, jakieś te kilkadziesiąt lat temu, definiowały Amerykę. To tylko jeden sondaż, ale rezultat nie byłby zaskoczeniem, no bo wszyscy dostrzegają to codziennie na własne oczy. Może raczej potwierdzenie, że ta lewicowa, ideologiczna indoktrynacja zrobiła swoje przez długie lata. Warte odnotowania, że była to jakby powtórka tego samego sondażu i tych samych pytań, które zadano 25 lat temu. Więc na pytanie, na ile ważne dla kogoś są pewne wartości, na przykład na patriotyzm wskazało 38%, gdy 25 lat temu było to 70%. Podobnie jest z podejściem do religii, czy innymi wartościami, czy celami w życiu. No a jedyny priorytet, który zyskał na osobistym znaczeniu w tym przeciągu czasu, to pieniądze. Spadło też uważanie pojęcia tolerancja wobec innych. No, a poza tym, może warte uwagi jest też rozbicie tego sondażu na przynależność partyjną. Więc bardzo wyraźnie, wartości jak patriotyzm czy religia utrzymują się lepiej u sympatyków republikanów niż u demokratów, chociaż i tak spadły i tu. Ale generalnie pokazuje to też, no i może tłumaczy, pewną polaryzację amerykańskiego społeczeństwa. To wszystko razem jakby też pokazuje, dlaczego te 2-3 lata temu wybuchły wojny kulturowe, no i że przebiegają czasem nieprzewidywalnie i burzliwie. No raz, że te wojny padły na podatny grunt, a zostały rozchuśtane przez demokratów, gdy użyli tego do kampanii i przejęcia władzy w roku 2020. Zbiegło się to wtedy z masowymi tak zwanymi protestami na podłożu rasowym i przeciwko policji. No a dwa, że wyniki tego sondażu pokazują też, że postrzeganie jakichś wartości przechodzi zmiany i nie jest ustatkowane ani ubite, że na przykład różne grupy zapatrują się różnie. No i że też czasem efekty tych wojen kulturowych mogą źle wypaść dla ich inicjatorów, no czy być takim, powiedzmy, wybuchem granatu w ręku. Zaczniemy od tematu przestępczości i podejścia do roli policji. Warto wspomnieć temat, bo będzie on motywem w wyborach w przyszłym roku. No a slogan Defund the Police był takim przewodnim hasłem demokratów 3 lata temu, no i zaczęło się od pobłażania dla agresywnych protestów rasowych i dla rozbojów. No i rzeczywiście w niektórych miastach, no a szczególnie w tych dużych i zarządzanych przez demokratów, jak na przykład Nowy Jork i miasta na zachodnim wybrzeżu, tam wtedy uszczuplono budżety policji i warunki karalności i ścigania. No i bez zaskoczeń skończyło się to wzrostem przestępczości. No i też szybko się tu ogółowi znudziło. Przestępczość była jedną z czołowych porażek administracji Bidena w pierwszym roku kadencji. No tak więc była to jedna z wojen, która skończyła się właśnie fatalnie dla pomysłodawców. Hasło Defund the Police nie tylko, że zostało porzucone, no ale Biden jest teraz jakby adoratorem policji, a demokraci twierdzą, że to w ogóle nie był ich pomysł. Ale sprawa żyje dalej, są i dalsze konsekwencje, a miasta pod lewicowym zarządem nie rezygnują z różnych eksperymentów. Więc statystyki kryminalne nieco może zamydlają problem, bo nie notują jakiegoś ogromnego wzrostu morderstw i ciężkich przestępstw, ale zdecydowanie wzrosła taka drobna przestępczość, kradzieże, uliczne napady czy plądrowanie sklepów. W tym ideologicznym przyzwoleniu na drobną i uliczną przestępczość, no i na narkomanię, przewodzi taki, no, ten autonomiczny rejon USA, czyli Ludowa Republika Kalifornii. Dla przykładu, San Francisco wprowadziło limit w dolarach, że
kradzieże poniżej pewnej sumy no, praktycznie nie są ścigane. No i nawet nie jest to niemała suma, bo chodzi o $950. A gdy grupki po kilka osób zaczęły w taki zorganizowany sposób nalatywać i okradać sklepy, no, odpowiedzią na przykład były no, odpowiedzią miasta, były dajmy na to decyzje, żeby ograniczyć godziny otwarcia, a nie żeby ścigać. Skutkiem tego jest na przykład to, że teraz mamy falę wycofywania się sklepów takich niektórych większych sieci z dużych miast. Na przykład Walmart czy Nordstrom zamknęły swoje ostatnie sklepy w San Francisco. No a nie są to jedyne przykłady. Ale może istotne przełożenie miała seria wyników różnych wyborów. Więc gdy mówimy o największych miastach, tych miastach dotkniętych przez falę przestępczości, trzeba pamiętać, że są to miasta, gdzie republikanie praktycznie nie istnieją, czyli walki polityczne toczą się jedynie między frakcjami demokratów. Na przykład obecny burmistrz Nowego Jorku to były komendant policji, który kandydował jako ten, kto niby rozprawi się z przestępczością, ale na razie efektów nie widać. Inny ciekawy przykład to rezultat z Chicago. Miasto w ogóle o fatalnych statystykach kryminalnych. Więc niedawno odbyły się tam wybory na burmistrza i skończyły się precedensem, bo była burmistrz, niejaka Lori Lightfoot, odpadła w pierwszej rundzie. I był to pierwszy raz od 40 lat, że nie doszło tam do reelekcji burmistrza. No ale żeby pokazać, jak skomplikowana jest sytuacja w tych miastach, dajmy w takim Chicago, karty rozdają dwa związki zawodowe, nauczyciele i policja. No i ostatecznie zwyciężył kandydat pchany przez nauczycieli. Można tu tylko dodać, że każdy kraj ma swój ZNP. Ale poza miastami i na poziomie krajowym nastroje i kalkulacje polityczne wyglądają inaczej. Więc na przykład wynik wyborczy na poziomie nie miasta, a stanu Nowy Jork dla republikanów ukazał pewną szansę, bo mało znany kandydat na gubernatora, mimo że przegrał, zaszedł bardzo daleko i zagroził kandydatowi demokratów. Więc jeżeli chodzi o tematy społeczne, republikanie mówią teraz otwarcie, że jednym z głównych motywów kampanii na wybory 2024 będzie przestępczość spowodowana przez demokratów. Z kolei demokraci szykują własną ofensywę wobec republikanów i będą używać innego wątku. No oczywiście czołowym tematem będzie, że Trump to niby wielkie zagrożenie dla demokracji. No ale co do światopoglądowych tematów, będzie to dostępność aborcji. Dla przypomnienia, rok temu Sąd Najwyższy USA unieważnił Roe vs. Wade, czyli unieważnił federalne rozpoznawanie prawa do aborcji, no a tym jakby przekazał sprawę na poszczególne stany. Był to w ogóle pewien szok dla środowisk lewicowych, bo nie spodziewano się, że sąd unieważni swoją własną decyzję, która przetrwała prawie 50 lat. A stało się tak, bo to pierwotne orzeczenie było naciągane z punktu prawa i konstytucji. W rzeczywistości rozpoczęło to nowe starcie o kształt praw do aborcji, no i różne batalie sądowe już na bardziej lokalnych szczeblach. Ogólnie, mimo że ta decyzja sądu była pewnym zwycięstwem środowisk za życiem, to republikanie znaleźli się w politycznej defensywie i nie potrafili jakby tego orzeczenia zagospodarować. A ze względu na ciąg wydarzeń muszą się tym zająć. My wspominaliśmy wcześniej, że demokraci planują negatywną kampanię wyborczą, no bo razem z Bidenem przetestowali to z pewnym sukcesem w listopadzie zeszłego roku. Więc wyzywanie republikanów od tych, co mają niby ograniczać prawa kobiet, trwa w najlepsze. W ogóle demokraci cisną do wprowadzenia prawa aborcyjnego na poziomie federalnym przez kongres, no bo na razie takiego nie ma. Natomiast na poziomie stanowym, tam gdzie rządzą republikanie, podejmowane są zakazy czy ograniczenia aborcji. No i dla przykładu Floryda wprowadziła zakaz aborcji od 6 tygodnia. Z jednej strony republikanie robią to, co konieczne wobec własnych wyborców, no, a zwłaszcza, że jakby no, muszą podjąć sprawę. No i dwa, że tym bardziej zbiega się to z kampanią w prawyborach. A z drugiej strony wystawiają się tym na atak ze strony demokratów. No i na przykład w ten sposób na Rona DeSantisa spadła furia ze strony demokratów. No a po stronie republikanów pojawiają się pojedyncze głosy, by dojść do jakiegoś porozumienia i kompromisu z demokratami, no bo żaden stanowy zakaz i tak nie przejdzie w kongresie. Republikanie potrzebowaliby 60 miejsc w Senacie, a to nie miało miejsca od ponad 100 lat i się raczej szybko nie stanie. No i niektóre takie głosy o kompromis zyskują poparcie. No, na razie republikanie w ogóle jakby nie potrafią sobie poradzić z tą kwestią, no ale jest to coś, od czego nie uciekną.
Trzeba na chwilę wspomnieć temat COVID-a, bo w Ameryce było to też starcie, które ma polityczne konsekwencje. Warto pamiętać, że w Ameryce podejście do regulacji i obostrzeń COVID-owych bardzo szybko podzieliło się po liniach partyjnych, no i też wyglądało bardzo różnie, zależnie od stanu, czy był on rządzony przez demokratów czy republikanów. No, na przykład luźne podejście do COVID-a na Florydzie w ogóle wybiło na scenę polityczną, i to krajową, Rona DeSantisa, czyli gubernatora stanu. No a Floryda ostatecznie skorzystała na tym, miała jakby najmniejszy zastój i ogromny napływ ludności z innych stanów, zwłaszcza z tych twardo demokratycznych. No a administracja Bidena na poziomie krajowym poległa na polityce covidowej. Na przykład Biden nalegał na federalny nakaz szczepionek. Nie było to popularne, a ostatecznie w ogóle upadło w sądach. No i też polityka nakłaniania do szczepionek okazała się trochę siłowa i toporna. A już zupełnie świeża wiadomość z ostatnich dni, szczepionka Moderny i Pfizera na COVID, typ szczepionki tak zwana monowalentna, została właśnie w USA zabroniona i wycofana przez agencję FDA na rzecz tak zwanej biwalentnej. Na tą pierwszą szczepiono wszystkich do połowy zeszłego roku. A już takim innym doniosłym politycznym rozstrzygnięciem było to, że nagle i to dopiero niedawno federalne agencje przyznały, no i jakby zrobiły obrót 180 stopni, że według ich ustaleń COVID był wyciekiem z laboratorium w Chinach, no a nie naturalnym zjawiskiem. A to jakby wcześniej to powszechnie wtłukiwano ludziom. Skutkiem tego wszystkiego jest jeszcze większa nieufność wobec administracji i mediów, no i to pozostanie na dłużej i będzie towarzyszyć wyborom. My poświęciliśmy na ten temat cały nasz program z 5 marca i bardzo zachęcamy do obejrzenia tego odcinka. Pewnie link znajdzie się w komentarzach. A może przy innej okazji warto dopowiedzieć, że już za kilka dni jest oficjalny koniec COVID-a i wszystkich rozporządzeń federalnych. Więc jak Państwo chcą wybrać się do USA, to od 11 maja już bez wykazywania dowodu szczepień. W tych wojnach kulturowych sprawa ostatnio najbardziej na ostrzu noża, no i co budzi najwięcej emocji i spięcia, to różne zamieszania wokół tak zwanych transgender. W ogóle to niewspółmierne, że mówi się tu tak dużo o właściwie marginalnej grupie. No a przejawia się to w wielu zdarzeniach i okolicznościach. Można zacząć od tego na przykład, że Biden ostentacyjnie mianował różne dziwne osoby do administracji. No ale może bardziej chodzi o to, że w różnych miejscach i takich codziennych okolicznościach odbywał się pewien szturm różnych grup i było to na tyle nowe i zaskoczenia, że początkowo nie napotykało oporu. Choćby nawet dlatego, że ogół społeczeństwa bał się odezwać i nie wiedział, jak do tego podejść. Przykładowo pojawił się na przykład problem biologicznych mężczyzn w kobiecych sportach, jakieś eventy drag w szkołach bez zgody rodziców, no na przykład niby czytanie dzieciom książek, czy na przykład kwestii operacji zmiany płci dla dzieci. Tematu nie przerobimy w kilka minut, ale generalnie potrzeba było jakiegoś czasu, żeby wytworzył się jakiś grupowy opór wobec tego zjawiska. No i oto starcie odbywa się teraz. Tu znów wypada może wrócić do Rona DeSantisa, bo jego walka z koncernem Disney była takim pierwszym głośnym starciem. Ron DeSantis wprowadził na Florydzie prawo, które zabraniało niekontrolowanej indoktrynacji genderowej w szkołach. Prawo potocznie zwane Don't Say Gay. Było to w zeszłym roku. I wtedy koncern Disney, medialny potentat, wytoczył mu o to wojnę. No ale DeSantis wygrał to pierwsze starcie zdecydowanie. On zabrał się za unieważnienie takich bardzo obfitych prawnych przywilejów koncernu Disneya na Florydzie. No i praktycznie zmusił koncern do kapitulacji w zeszłym roku. Zdawało się wtedy, że byłby to koniec starcia, ale DeSantis nie odpuszczał, więc teraz Disney już kompletnie przyparty do muru atakuje DeSantisa różnymi pozwami o własne straty i działania odwetowe. Ogólnie ciekawa sprawa, jaki będzie jej koniec i reperkusje, zobaczymy. No ale już w tym roku niektóre pojedyncze stany zaczęły wprowadzać zakazy indoktrynacji i kryminalizować operacje zmiany płci u osób poniżej lat 18. Zaszło na przykład jedno głośne zdarzenie, że między innymi w stanie Tennessee wprowadzono taki zakaz, a niedługo po tym doszło tam, może przypadkowo, do wystrzelania dzieci w szkole przez osobę trans. No i niestety grupy po lewicowej stronie użyły tego do zaognienia tych wojen kulturowych. Ogólnie jest to teraz temat na ostrzu noża, no ale chyba zupełną nowością jest to, co się przydarzyło firmie Anheuser-Busch.
Jest to potentat, który produkuje masowo rozprowadzane piwo w Ameryce. Lider sprzedaży tak zwanego piwa lekkiego, konkretnie marka Bud Light. Klientela tej marki to niewyszukane bary, masowe imprezy sportowe i tym podobne. Otóż niedawno ktoś w tej firmie wpadł na błyskotliwy pomysł kampanii marketingowej z wykorzystaniem takiej nieznośnie klaunowatej osoby trans serwisu TikTok, żeby niby zmienić wizerunek firmy na bardziej nowoczesny i mniej grubiański. No i oto społeczny odzew i bojkot okazał się ogromny, zupełnie niespodziewanie. I firma najpierw upierała się przy swoim, ale bojkot zaczął być dominującym tematem w amerykańskich social mediach, a w ciągu kilku tygodni wartość sprzedaży piwa tej marki spadła o 26%, i firma przeszła jakby do gaszenia kryzysu. I też pozbyła się ludzi, którzy zainicjowali niefortunną kampanię, i w ogóle nawet teraz firma wypiera się tej kampanii. A też nawet przeszła nagle do reklam aż takich kiczowato-patriotycznych. Jest to zupełna nowość w Ameryce, bo jest to pierwszy bojkot wobec, dajmy na to, ofensywy światopoglądowej jakiejś pojedynczej firmy komercyjnej. I do tego bojkot niezwykle skuteczny, który na pewno będzie zapamiętany szeroko. Nie znaczy, że nie pojawiły się z kolei grupy, które oskarżyły markę Bud Light o zbyt szybkie poddanie się. Ale na szczęście firmy muszą zarabiać, żeby istnieć. Ciekawa sprawa, i nowy, ale zapewne nie ostatni rozdział w wojnach kulturowych. Tymczasem my musimy kończyć. Do zobaczenia.